Otwieram 42. sesję Rady Miejskiej w Dobrej. Witam serdecznie radnych, kierowników jednostek, pana burmistrza wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, wszystkich przybyłych gości, pana komendanta Pawła Antoniaka, pana Jana Nowaka Myśliwego oraz wszystkie lokalne media. Proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności na tabletach w celu stwierdzenia kworum. Stwierdzam, że na stan 15 radnych Rady Miejskiej w Dobrej udział bierze 14, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Radni wraz z zawiadomieniami otrzymali porządek obrad 42. sesji Rady Miejskiej w Dobrej. Czy są jakieś wnioski o uzupełnienie i zmianę lub porządku obrad? Jednak na początku, jeszcze zanim oddam głos, to chciałbym złożyć wniosek o wycofanie w punkcie 8 podjęcie uchwał w sprawie podpunktu 4, czyli uchwały dotyczącej ustalenia zasad przysługiwania diety radnych oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych radnych gminy Dobra. Jest to projekt numer 42279/21. Składam taki wniosek o odrzucenie tego punktu właśnie z porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad? To bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, państwo sołtysi, ja bym miał prośbę o wprowadzenie w punkcie 8 podpunktu 9. To jest punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Na komisjach żeśmy ten porządek rozszerzali. Państwo radni już wiedzą, o co chodzi, także proszę tylko tak formalnie o przegłosowanie, żeby ten punkt się znalazł też na sesji. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski o zmianę w porządku obrad? Widzę, że nie ma. W takim razie przejdźmy do przegłosowania pierwszego zgłoszonego przeze mnie. Dobrze, to najpierw przegłosujemy. Tak, zanim przejdziemy do głosowań, poproszę o 3 minuty przerwy w celu ustawienia głosowań, tak? Także ogłaszam 3-minutową przerwę. Wznawiam obrady 42. sesji Rady Miejskiej w Dobrej. Przypomnę tylko, że jesteśmy w punkcie 3, przedstawienie porządku obrad. Przystępujemy zaraz do głosowania. Najpierw przegłosujemy wniosek o usunięcie w punkcie 8 podpunktu 3, który dotyczy 4, przepraszam, ustalenia zasad przysługiwania diety radnych oraz sposobu ustalania sposobu należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych radnych gminy Dobra. Jest to projekt numer 42279/21. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za usunięciem tego podpunktu z porządku obrad? Stwierdzam, że propozycja w sprawie usunięcia tego podpunktu w punkcie 8 z porządku obrad została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy teraz do głosowania nad wprowadzeniem do punktu 8. W takim razie, skoro 3 usunięty, to będzie jako punkt 8 tego wniosku, o który prosił pan burmistrz, czyli ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2021 roku. Jest to projekt numer 42284/21. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że propozycja w sprawie rozszerzenia porządku obrad została przyjęta przez Radę
jednogłośnie. Przedstawię teraz porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 41 sesji. Punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt szósty, sprawozdanie burmistrza dobrej działalności międzysesyjnej oraz realizacji podjętych uchwał. Punkt siódmy, sprawy samorządu. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt pierwszy, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Rzymsko, gmina Dobra. Jest to projekt numer 42-276/21. Podpunkt drugi, zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Dobrej na 2022 rok. Jest to projekt numer 42-277/21. Podpunkt trzeci, zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2022 rok. Jest to projekt numer 42-278/21. Podpunkt czwarty, ustanowienia zasad przysługiwania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Jest to projekt numer 42-280/21. Podpunkt piąty, ustalenia wynagrodzenia burmistrza Dobrej. Projekt numer 42-281/21. Podpunkt szósty, zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Jest to projekt numer 42-282/21. Podpunkt siódmy, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobra na lata 2020, przepraszam, podpunkt 7, zmiany uchwały budżetowej. Nie, to jest podpunkt 6. Zmiany uchwały budżetowej na 2021. Podpunkt 7, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobra na lata 2021-2026. Jest to projekt numer 42-283/21. I podpunkt 8. Ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Jest to projekt numer 42-284/21. Punkt 9. Wolne wnioski, informacje. Punkt 10. Zamknięcie obrad. Przejdźmy teraz do głosowania nad przedstawionym przeze mnie porządkiem obrad. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeżeli jest problem, tak, to proszę podejść do biura rady. Przy nazwisku. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przystępujemy do omawiania punktu 4, przyjęcie protokołu z 41 sesji. Informuję, że protokół z 41 sesji Rady Miejskiej w Dobrej był wyłożony do wglądu przed posiedzeniem Rady. Stwierdzam, że jest napisany zgodnie z przebiegiem sesji. Dlatego zgłaszam wniosek o nieodczytywanie tego protokołu. Przejdźmy teraz do głosowania nad zgłoszonym przeze mnie wnioskiem. Stwierdzam, że protokół nr 41/21 sesji Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku został przyjęty przez Radę jednogłośnie, bez odczytywania. Informuję, że protokół z tej sesji Rady Miejskiej w Dobrej był wyłożony do wglądu przed posiedzeniem Rady i zawsze w biurze Rady można sobie do niego zajrzeć. Zamykam punkt czwarty, przechodzimy do punktu piątego, interpelacje i zapytania radnych. Czy są jakieś interpelacje? Przypomnę, że zgodnie z artykułem 24 ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym interpelacje składane są na piśmie. Widzę, że nie ma. W takim razie zamykam ten punkt. Przechodzimy do omawiania punktu 6. Sprawozdanie burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej oraz realizacji podjętych uchwał. I bardzo proszę, panie burmistrzu, o zabranie głosu. Thank you.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie zostało Państwu w formie pisemnej przekazane, z tym, że ono zawsze zawiera takie ogólnikowe może sformułowania, a część z nich chciałbym bardziej przybliżyć czy omówić. Cały czas odbywam spotkania dotyczące odbioru odpadów komunalnych z naszej gminy, czy sposobu znalezienia, sposobu rozwiązania właśnie tego problemu. W tym ostatnim okresie sprawozdawczym spotykaliśmy się właśnie między innymi też z wójtem Kawęczyna i Malanowa, aby na ten temat dyskutować. Spotkaliśmy się też z burmistrzem Rychwała, która to gmina ma swoją spółkę, która obsługuje ich gminę, a teraz ostatnio nawet rozszerzyli swoją działalność i obsługują gminę Tuliszków. No byliśmy porozmawiać z panem burmistrzem, żeby też zasięgnąć języka, jak to wszystko wyglądało i jak to przebiega, żebyśmy też no, mieli jakąś wiedzę szerszą w tym temacie. Myślę, że przyszły rok przyniesie więcej informacji, szerszych rozstrzygnięć, także na pewno poświęcimy temu sporo czasu, żeby to podsumować wszystko, co się w tym temacie działo, bo to już pewnie moje trzecie sprawozdanie, w którym tak hasłowo tylko mówię o tych spotkaniach. A myślę, że przyjdzie taki czas w przyszłym roku, że na ten temat sobie porozmawiamy już szczegółowo. 10 grudnia wziąłem udział w uroczystym wprowadzeniu do pododdziału bojowego oraz poświęceniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz nowego samochodu transportowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Ja tu przypomnę, że gmina Dobra dofinansowała zakup samochodu kwotą 15 tysięcy złotych. Także z tego tytułu odebrałem podziękowania dla Państwa Radnych i dla Rady Miejskiej w Dobrej i dla gminy ogólnie rzecz biorąc i te podziękowania w tym momencie przekazuję. Jest tam z nami też Pan Komendant i myślę, że za chwilę powie, bo też wczoraj czy dzisiaj został odebrany przez Pana Komendanta samochód, na który też no dokładaliśmy pieniążki z naszego budżetu, ale to myślę, że też jeszcze przyjdzie czas, tylko tak już jak samochód to samochód, jeden i drugi, to wspomniałem tylko. 10 grudnia dokonaliśmy odbioru drogi gminnej, takiego już oficjalnego w miejscowości Żeronice z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego panem Rafałem Gilem, zastępcą dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem i dokonaliśmy też odbioru nasadzeń drzew miododajnych. Ja przypomnę, że droga, która została wykonana, to jest długość 1115 metrów, szerokość 4 metry. Kwota, za jaką to zadanie zostało wykonane, to 675 tysięcy złotych, a 113,5 tysiąca stanowiło dofinansowanie. Co do kwestii drzew miododajnych, to posadziliśmy ich w tym roku 80 sztuk. Za kwotę 16 tysięcy złotych dofinansowanie 14 tysięcy 428 zł, czyli około 1500 zł z naszego budżetu do posadzenia tych 80 drzew dołożyliśmy. 16 grudnia spotkałem się ze starostą tureckim, panem Dariuszem Kałużnym. Przyjechał tu do nas, do gminy w celu przekazania nagród dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrej i gminy Dobra za zajęcie trzeciego miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu tureckiego. Na spotkaniu uczestniczył też pan dyrektor wraz z nauczycielką wychowania fizycznego panią Barbarą Bartosik i te podziękowania zostały przekazane, odebrane, także gratuluję przy okazji dyrektorowi i zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrej, że uczniowie rzeczywiście no, otrzymują też nagrody i wyróżnienia. 19 grudnia wziąłem udział w premierze spektaklu teatralnego pod tytułem Opowieść Wigilijna w wykonaniu Zawodowego Teatru Amatorskiego w Dobrej. Premiera odbyła się tutaj właśnie w tym Centrum Kultury na sali widowiskowej. Naprawdę fajne przedstawienie. Wiele osób takich, które gdzieś spotykamy codziennie na ulicy, grało w tym teatrze i byśmy się pewnie nie spodziewali, że te osoby będą tak pięknie na scenie występowały. Mamy tutaj chociaż przykład pani Asi, która grała, pan dyrektor Centrum Kultury. Nie wiem, czy kogoś tu nie pominąłem z obecnych. A przepraszam, o matko, najważniejsze, jeszcze przewodniczący rady, tak. Także naprawdę fajne wydarzenie. 20 grudnia wziąłem udział w zdalnym spotkaniu z przedstawicielami Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Poświęcone ono było tematyce programu Kolej Plus. Urząd Marszałkowski na tym ostatnim właśnie spotkaniu, które się odbyło 20 grudnia, przedstawił jak gdyby koncepcję wykonania tej linii kolejowej,
też wrócił temat partycypacji w kosztach samorządów w kwestii już samej budowy, bo pamiętacie, że do dokumentacji tej planistyczno-prognostycznej dokładaliśmy tam około 30 tysięcy złotych z naszego budżetu i tutaj żeśmy to robili, można powiedzieć, w gronie wszystkich gmin w miarę równo. Natomiast no, koszty budowy, te, które zostały przedstawione, nie wiem, czy one będą już ostateczne, to jest około 650 milionów złotych. 85% dokłada budżet państwa, 15% to jest wkład samorządu. Ogólnie rzecz biorąc samorządu województwa wielkopolskiego, no i pewnie z takich samorządów jak nasz, z tym, że dla naszej gminy no to jest spory koszt, bo około no, grubo ponad 3 miliony złotych przez 5 lat byśmy musieli zgodnie z tym pierwszym jak gdyby podziałem środków finansowych z naszego budżetu wyłożyć. I zresztą poświęciliśmy temu specjalną komisję. Państwo radni, ci, którzy byli na komisjach, to wiedzą o tym, że rozmawialiśmy na ten temat i no, jak gdyby zastanawialiśmy się, na co nas stać. Dlatego ostatecznego stanowiska też nie zajmowałem, bo mają się pojawić nowe propozycje dotyczące współudziału samorządów poszczególnych gmin w tym zadaniu. Ja też zwróciłem uwagę na tym spotkaniu, że no, będziemy gminą, z którą bezpośrednio linia kolejowa nie będzie przebiegała. Dlatego też prosiłem o to, żeby to uwzględniać i po, przede wszystkim z tego punktu widzenia, ale też ilości mieszkańców, czy też wysokości budżetu danej gminy. Także dyskusja jeszcze na pewno, Szanowni Państwo Radni, przed nami. 23 grudnia nastąpiło otwarcie drogi w obecności pana wiceministra rolnictwa, pana Ryszarda Bartosika, drogi w Szymanach, wykonanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Drogę wykonaliśmy za kwotę 789 299 zł 61 groszy. Ja przypomnę, że na tą drogę dostaliśmy dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak zwanego popularnego programu covidowego. 800 tysięcy złotych wpłynęło na nasze konto. Tak jak przytoczyłem tą kwotę, za ile wykonaliśmy, to sami Państwo zauważycie, że troszeczkę ponad 10 tysięcy złotych nam mieliśmy zapasu, że tak powiem. Z budżetu gminy do tego zadania nie dołożyliśmy, jedynie dokumentacja była tworzona z Funduszu Sołeckiego, Sołectwa Szymany. To ona była tworzona jeszcze przed wykonaniem inwestycji. Także tutaj no, dosyć ładnie ta droga, myślę, że wygląda, o szerokości 5 metrów, około 880 metrów długości. I myślę, że będzie dobrze służyła naszej lokalnej społeczności. 23 grudnia też w obecności pana ministra Ryszarda Bartosika dokonaliśmy otwarcia pierwszego etapu budowy drogi gminnej Dobralinne-Ostrówek. Pierwszy etap został zakończony całkiem niedawno, no jeszcze przed zimą udało się to zadanie wykonać. Powstał też 5-metrowej szerokości odcinek drogi, długości no, prawie 3,2 km ponad. W przyszłym roku będzie wykonana następna warstwa asfaltu i będziemy mogli już tą drogę zakończyć. Ja przypomnę, że 2 miliony złotych ta droga po przetargu nas kosztowała, natomiast pozyskaliśmy tu też dosyć duże środki finansowe na kwotę 1 575 883 złote. Z budżetu gminy dołożyliśmy 393 tysiące. Środki, które pozyskaliśmy, pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Też byliśmy u pana dyrektora Centrum Kultury z panem ministrem Ryszardem Bartosikiem tu na tej sali, gdzie pan dyrektor prezentował zakupiony do Centrum Kultury sprzęt w ramach programu Dobra Kultura w pełnym wymiarze, gdzie rzeczywiście zostało zakupione sporo sprzętu no, pozwalającego prowadzić zajęcia takie, można powiedzieć, no, do nagrywania, tak, do montowania filmów, do osób niepełnosprawnych też przystosowania, szczególnie osób słabowidzących czy też niedosłyszących. Tutaj cały projekt kosztował 189 540 zł, 167 130 zł dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, a 22 410 zł pochodziło z naszego budżetu. I tak już kończąc, chcę przekazać Państwu radnym tutaj też podziękowania, które wpłynęły na moje ręce od wójta Nowego Targu Jana Smarducha, który w imieniu swoim oraz osób poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej w dniu 19 czerwca 2021 roku
Pragnie przekazać serdeczne podziękowania za okazane wsparcie, bezinteresowną pomoc, ofiarność i hojność. Jesteśmy wdzięczni za otwarte serce i życzliwość, którą nas Państwo obdarzyli. Są tu też życzenia bożonarodzeniowe, jednak no, to pismo no, wpłynęło przed samymi już świętami, ale my się dopiero spotykamy po świętach, także też chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za to 10 tysięcy złotych, które w budżecie żeście uchwalili i które żeśmy przekazali na wsparcie pogorzelców. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Jeżeli coś wymaga dodatkowego wyjaśnienia czy komentarza, czy macie jakieś Państwo pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy są jakieś pytania dotyczące sprawozdania Pana Burmistrza? Nie widzę. W takim razie zamykam ten punkt. Otwieram punkt 7. Sprawy samorządu. Przypomnę tylko, że są wśród nas Panowie, Pan Komendant, Pan Myśliwy. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, czy bądź do kierowników jednostek, to jak najbardziej to jest ten czas, żeby te pytania zadawać. Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu Panu Sołtysowi i udzielam Panu głosu. Ja tu mam sprawę do Pana Nowaka. Chodzi o no, nadmiar zwierzyny, zwłaszcza saren. Nie widzę takich szkód po prostu na polach, to, ale jeżeli przyjdzie na przykład na działkę hektarową czy półtora hektarową 25-30 sztuk i tam się pasie w zbożu tydzień, dwa, to z tego zboża niewiele zostaje. No i dziki też, kukurydza, wiadomo, robią spore szkody, a odszkodowania ogólnie nie ma. I jeszcze jedną mam problem, żeby ktoś po prostu z gminy, tutaj od was panowie, czy burmistrz by kogoś by eksygnował, po prostu do oszacowania takich szkód. Bo tato rolnik i myśliwy to jest tak pół na pół. Żeby ktoś jeszcze był niezależny, żeby te szkody ocenić. Żeby tam po prostu nikt nie był pokrzywdzony, ani kołowiecki, ani rolnik. Żeby nie o to chodzi, żeby po prostu robić krzywdę komuś, czy szkodę, ale żeby po prostu jakieś odszkodowania były za takie szkody. Dziękuję. Dziękuję. To bardzo proszę pana Jana Nowaka, prezesa Koła Łowieckiego numer 13 Szarak w Dobrej o udzielenie odpowiedzi panu sołtysowi. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na to pytanie, czy jest zwierzyny za dużo, czy za mało, czy szkody robią nadmierne, czy nie, należałoby zastanowić się nad tym faktem w sposób trochę szerszy. Koło Łowieckie prowadzi swoją działalność w zakresie odstrzału zwierzyny łownej na podstawie planu. Plan sporządzamy na podstawie inwentaryzacji wspólnie z leśniczym, opiniowanym przez burmistrza gminy i zatwierdzanego przez nadleśnictwo w Turku. Pytanie teraz już konkretne, czy tej zwierzyny, konkretnie saren, jest u nas czy za dużo, czy za mało. No nie nam to oceniać jako myśliwym. My mamy plan do wykonania i staramy się go w miarę możliwości realizować. Na dzień dzisiejszy sytuacja ze zwierzyną płową, do której zaliczamy sarny, jest taka, że skończył się sezon odstrzału i polowań na sarny kozły. Odstrzeliliśmy limit, jaki mieliśmy, 14 sztuk. Do dnia 15 stycznia mamy do wykonania jeszcze odstrzał saren kóz, to znaczy płci żeńskiej, koźlęta i kozy. I mamy plan 24 sztuki. Czy to jest dużo, czy to mało w stosunku do całej populacji? Jest taki plan i go wykonujemy, a niestety nie możemy go przekroczyć, niestety nie możemy go wykonać w mniejszej ilości, bo wtedy płacimy kary umowne do nadleśnictwa. Odstrzał saren jest taką trochę dla myśliwych problematyczną sprawą, bo jeżeli na jednym areale jest tych saren 20-30, to z punktu widzenia rolnika wydaje się, że to jest za dużo i one szkody robią. W innej sytuacji, na innym areale tych kóz saren jest relatywnie mniej i w całości na całym naszym obwodzie, który liczy 6 tysięcy hektarów, no tych saren jest tyle ile jest, no i staramy się w miarę możliwości ten odstrzał realizować. Z drugiej strony presja rolnika, który
Szkody w postaci wyrządzonych przez zwierzynę, nie tylko płową, ale i czarną, to znaczy dziki, no widzi namacalnie. Z drugiej strony mamy drugi biegun, to znaczy presję społeczną. Myśliwy w społeczeństwie obecnie jest postrzegany jako morderca. Morderca, no bo nie dość, że zabija biedne zwierzątka, to jeszcze czerpie z tego jakieś korzyści materialne w postaci skóry, ale i czerpie też satysfakcję, no, satysfakcję z mordowania zwierząt. I myśliwy jest z jednej strony między młotem a kowadłem. Na naszym terenie, no, całe szczęście, że nie ma takiej presji na nas, że jesteśmy postrzegani jako mordercy. Z drugiej strony, no, szkody wyrządzone przez zwierzynę są u nas w stopniu minimalnym, bo raptem do, no, do dnia dzisiejszego zapłaciliśmy tylko za szkody wyrządzone około 1200 zł. I są to szkody wypłacone realnie za szkody zgłoszone do nas. Także każda szkoda zgłoszona do naszego koła jest oceniana i wypłacana. Myślę, że ta informacja jest wyczerpująca. Czy jeszcze mam jakieś sprawy? Zanim zada pan sołtys następne pytanie, ja tutaj jeszcze poproszę, żeby pan wiceburmistrz udzielił odpowiedzi na drugą część pytania pana Sekury dotyczącą tego pracownika, który by wyceniał te szkody. Także panie wiceburmistrzu, proszę o udzielenie odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Jeżeli koło łowieckie wyszacuje szkodę i rolnik nie zgadza się z wielkością odszkodowania, wówczas może wystąpić do gminy w formie takiej mediacji i jest powoływana komisja, w skład której chodzi właśnie pracownik gminy, przedstawiciel izby rolniczej i wówczas wtedy jest ponowne szacowanie szkody. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie prezesie, jeżeli na przykład pan zna bardzo dobrze sytuację pana Wielgórskiego z kukurydzą, gdzie pan sam szacował i 1,5 hektara kukurydzy zniszczone w 40% i pan zaczyna od stawki 300 zł, to jest śmieszne w ogóle, od czego się zaczyna, nie? Ale pominając to już, w 2020 roku było zagospodarowanie kuropatwą na terenie gminy Dobra. Chciałbym się spytać, ile się zwiększyła populacja i jakie środki podjęło koło łowieckie w celu zwiększenia tej populacji. Typu na przykład wtedy lis jest wyjęty spod ochrony. Jest możliwy do odstrzału całorocznego. Ile takich było polowań całorocznych? Oczywiście na lisa. Bardzo proszę, panie prezesie. Co do szkody, nie zgadzam się z tym twierdzeniem, żeśmy zawarli porozumienie. Poszkodowany rolnik nie zgłaszał żadnych obiekcji w stosunku do wysokości kwoty odszkodowania, ani do mnie, ani tutaj do Urzędu Miasta. Ja mówię, że zaczął pan od 40% szkody, około 40% szkody na obszarze 1,5 hektara. Bardzo proszę, jak coś, to do mikrofonu, tak? Żeby tutaj wszyscy słyszeli. Mamy też transmisję, nagranie, żeby także po kolei, tak? Nie przerywamy sobie, tylko bardzo proszę, panie prezesie. Panie sołtysie, nieważne od jakiej żeśmy kwoty zaczęli, ważne jedno, jakie żeśmy skończyli. Co do introdukcji kuropatw, myślę, że po raz kolejny tutaj podziękuję panu burmistrzowi i radzie za to, że te kuropatwy zostały zakupione i szczęśliwie wypuszczone. Program realizacji tego programu jest rozciągnięty na 3 lata i po każdym roku my będziemy składać sprawozdanie. Co do roli koła w ochronie dalszych losów tej kuropatwy, to jest taka, że robimy przede wszystkim ochronę czynną w postaci dokarmiania i ochrony przed drapieżnikami. Innej możliwości nie mamy. Dobrze, wprowadziliśmy kiedyś
taki system po rozmowach z kilkoma sołtysami, że będziemy nawet płacili za pozostawienie na pniu przez okres zimowy poplonów, aby kuropatwy mogły się lepiej chronić. Do tego redukcja drapieżników. Cały czas strzelamy przez okrągły rok lisa i tego lisa w łowisku widać już coraz mniej. No niestety presja ze strony drapieżników skrzydlatych, to znaczy jastrzębie, wrony, kawki i inne tego typu ptactwo krukowate jest pod ochroną i nie ma możliwości redukcji przez myśliwych. A z naszych szacunków wynika, że 70% populacji kuropatw, która ginie, to właśnie ginie z rąk skrzydlatych. Ale na to nie mamy wpływu. Myślę, że z naszych obserwacji poczynionych przez ten miniony okres odpuszczania szacowaliśmy tak, że z tej populacji, jeżeli uratuje się i przetrwa ten pierwszy okres około 15%, to będzie sukces. I tak mi się z naszych szacunków wydaje, że kuropatwy w tej ilości przetrwały. Kuropatwę w tych miejscach, gdzie została wpuszczana bardziej intensywnie, widać i słychać. Widać, ponieważ są ślady bytowania kuropatwy i widać i słychać to w nocy, szczególnie na wiosnę, kiedy odzywają się parki. Myślę, że ten stan na dzień dzisiejszy tej kuropatwy jest taki, no, że według naszych szacowań zadowalający. Chciałbym jeszcze jedno podkreślić, że ostatnio ukazała się ustawa, która zabrania introdukcji, to znaczy wpuszczania do łowiska gatunków inwazyjnych. Do tych gatunków jest przeznaczony też bażant. I w sytuacji, kiedy tego bażanta już nie można wpuszczać, myślę, że nasze działania wyprzedzające trochę z wpuszczaniem kuropatw miały sens, ponieważ ten gatunek, to znaczy kuropatwa, jest naszym gatunkiem rodzimym i musimy wszystko robić, aby ten gatunek uratować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Pawła Wszędybyła. Proszę o przekazanie mikrofonu i udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, ja mam taką sugestię do pana komendanta policji. Może zacznę od początku. Chodzi o drogę Miłkowice-Skęczniew, z którą można powiedzieć z pomocą pana Andrzeja Fryta, żeśmy to odkrzaczyli, ścięliśmy pobocza. W sezonie letnim w miarę bezpiecznie się tam turyści poruszali i rowerami, i pieszo. Postawiony jest znak 10 ton i nie dalej jak dzisiaj po kolejnach, po muldach tiry sobie jeżdżą. A nie mam nic przeciwko, że policja stoi kawałek dalej w zatoce w kierunku zapory, tam jak się zjeżdża do DPS-u. Być może by częściej przejechali się tą drogą. Dzisiaj musiałem uciekać praktycznie do rowu, bo ślisko, a sobie ładnie dwa tiry skracają drogę. Tak to bym bardzo prosił o większą kontrolę tej drogi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy pan komendant chce coś się ustosunkować do tego? Na razie nie. Wszystko jasne. Dobrze, będziemy reagować. Bardzo proszę, pan radny Cezary Madaj. Ja chciałem się zapytać odnośnie utrzymania dróg powiatowych. Ze względu na to jestem radnym, wiem, że za drogi powiatowe odpowiadamy my jako gmina, bo przejęliśmy od powiatu te obowiązki i u nas jako gmina za oczyszczanie dróg odpowiada Zakład Gospodarki. Z tego właśnie tytułu pytanie do pana kierownika. Jak wygląda harmonogram odśnieżania dróg powiatowych? W jakiej kolejności one są odśnieżane? I czy dysponujemy właściwą może ilością czy sprzętu, czy możliwości technicznych? Bo jak wiemy, no ostatnio przy większych troszkę opadach śniegu przed świętami, no nie ukrywam, że
ciężko było się poruszać po drogach, gdzie u nas tam na wschodniej Wielkopolsce części gminy pojawiły się urządzenia do odśnieżania dopiero gdzieś tam przed południem. No i niestety zostało ogrom tego błota pośniegowego, którego do dzisiaj widzimy, jak przyszedł duży mróz, doprowadził do tego, że są kolejny, które no, stwarzają wielkie niebezpieczeństwo. I pominąwszy fakt zwykłych urzędników, użytkowników drogi, nawet którzy poruszają się drogami, ale mieliśmy wczoraj do czynienia, dzisiaj rano do czynienia ze zdarzeniami, gdzie muszą dojechać służby specjalne i ciężko jest naprawdę poruszać się taką drogą samochodem o tonażu powyżej 15 ton, gdzie no mówię, nie ma ani kawałka asfaltu. Także czy mógłbym się dowiedzieć, na jakiej zasadzie są, w jakiej kolejności odśnieżane drogi i czy jest na to jakiś w ogóle harmonogram? Dziękuję. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi pana kierownika Krzysztofa Kucharskiego. Dziękuję bardzo. Harmonogram odśnieżania oczywiście istnieje, ale jak wiemy, zima jest to natura, a my jesteśmy tylko ludźmi i dysponujemy oczywiście pewnym zasobem środków, który możemy przeciwstawić tej naturze. Zaczynamy oczywiście zawsze od odśnieżania, jeśli chodzi o ten harmonogram, terenu miasta, żebyśmy mogli wyjechać. Następnie jedziemy drogami powiatowymi w kierunku Uniejowa do końca naszego województwa. Potem jedziemy przez Wolę Piekarską do zbiornika. Dalej odśnieżamy odcinek drogi Skęczniew-Miłkowice, Rzechta, Zborów oraz od Zagaju do Boleszczyna. No i wracamy tutaj do Dobrej. W tym roku sytuacja, wiemy jaka była, diametralna zmiana pogody. Oczywiście były pewne trudności związane z naszymi możliwościami. Dysponujemy w tej chwili tylko dwoma ciągnikami. Oczywiście dość starymi, jak Państwo tu wiecie, one już służą w naszym zakładzie dość długi czas i borykaliśmy się oczywiście z tym, że nie odśnieżyliśmy może w porę tych odcinków dróg, co Pan tu radny oczywiście zauważył. Posłużyliśmy się tutaj pomocą przedsiębiorcy prywatnego, żeby nas wspomógł, ponieważ nie byliśmy w stanie w porę odśnieżyć tych dróg. No, te drogi na naszym terenie tutaj powiatowe są to jak gdyby dla nas drogi pierwszej kategorii. Ale wiecie, to nie są drogi krajowe, nie są to drogi szybkiego ruchu i jakość ich utrzymania oczywiście odbiega od tamtych. Tyle, co mogę powiedzieć. No, staramy się wykonywać te zadania nam powierzone, ale przy tak diametralnych zmianach pogody i naszych zasobach, że tak powiem, wyczerpujących się na tą porę, to nie wiem, czy w następnych latach jest sens podejmować takie zadania, ponieważ no, relacje i zapotrzebowanie tu mieszkańców, jak pan radny zauważył, jest duże, a nasze możliwości z biegiem lat słabną. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś? Bardzo proszę, pan sołtys Fred. Ja do pana komendanta może. W sprawie piesków. Bo mamy taką roninkę na wsi, to tam te pieski mają sporo. I to już który rok się ciągnie. A te pieski te latają linne. A te pieski robią to stąd, tak, że zimą nie jest tak źle. Ale latem, później jak dużo rowerzystów jest, to jest problem. No i jeszcze jakby policja mogła, to żeby przedwieźć rowerami przyjechał, to te pieski by wyłapała, nie? Które gdzie latają, bo jednak latają po drogach i trochę straszą tych ludzi. No dziękuję. Bardzo dziękuję. Chodziło tutaj o psy w miejscowości Linne. I teraz bardzo proszę o oddanie mikrofonu panu komendantowi i udzielam panu głosu. Panie sołtysie, jeżeli chodzi o pieski, jeżeli te pieski mają właściciela, to nie ma problemu. My ustalimy, do kogo należą, najgorzej jak są bezpańskie. Mam rozumieć, że są pieski, do kogoś należą, tak? Czy to są bezpańskie psy? Mają właściciela i
Jeżeli mają właściciela, nie ma problemu. Właściciel za nietrzymanie psa na uwięzi, no, będzie pociągnięty do konsekwencji. No, na nim ciąży obowiązek, żeby tego pieska trzymać w zagrodzie, tak? W miejscu do tego przeznaczonym, a nie na drodze, żeby dobiegał do rowerzystu, jak pan mówi, i nie daj Boże, jeszcze kogoś ugryzł. Tym problemem się zajmiemy. Jeżeli będzie przerwa, to ja od pana poproszę adres, do kogo należą. I tam dzielnicowy odpowiednio podjedzie, porozmawia, podkreślam, na wstępie, żeby nie było nieporozumień. I może ten problem uda się rozwiązać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu panu Sołtysowi. Tak, pan Sołtys z Szyman. Bardzo proszę. Ja chciałbym tutaj panu burmistrzowi podziękować i całej radzie za odcinek tej drogi właśnie pięciometrowej od Szyman do Chrapczewa, do Zagraju, przepraszam, z której na pewno nie tylko mieszkańcy Szyman będą korzystać, bo tam będą korzystali z ościennych bardzo dużo miejscowości. Inwestycja ta była bardzo na pewno potrzebna, ale oprócz tego trzeba, myślę, że wszyscy sobie by życzyli takiej właśnie szerokości asfaltu, jak tam jest, około 5 metrów, żeby tak było wszystko wykonywane. Jeszcze będąc już przy głosie, nie ma tutaj dzisiaj pana Marka Święczochowskiego. Dzisiaj przyjechała ekipa do obcinanej gałęzi, ale to jest na innym odcinku. I teraz chciałbym zapytać, bo na tamtym odcinku nowym oddanym także występują takie sprawy kosmetyczne będą. Czy można z tego funduszu puścić, czy też wykonawca jeszcze tam zrobić też takie sprawy kosmetyczne? I w tym, będąc w tym temacie, bo to jest fundusz sołecki, czy takiej usługi nie mógłby wykonywać na przykład zakład komunalny. Bo po co pieniądze z funduszu rzucać w kieszeń, skoro mógłby tutaj iść do kasy zakładu. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Co do firmy, która przecina gałęzie i usuwa, to tutaj rzeczywiście się zorientujemy. Muszę pana Marka Świętochowskiego poprosić o wypowiedź, bo no, on to ustalał jak gdyby zakres i wiem, że z panem Sołtysem też się mieli kontaktować i jak gdyby tą kwestię poruszać, ale tutaj myślę, że jeszcze to dzisiaj za chwilę, jak już będziemy po sesji, ten temat jeszcze, jakby pan Sołtys nie opuszczał obrad do końca, to byśmy sobie zaraz po sesji ten temat jeszcze wyjaśnili już osobiście. Co do kwestii związanych z tym, żeby fundusz sołecki był przekazywany na przykład do Zakładu Gospodarki Komunalnej i żeby Zakład Gospodarki Komunalnej wykonywał to zadanie, to tak stricte, tak na szybko wydaje mi się, że samego funduszu przekazać nie możemy. Byśmy mogli ewentualnie może w jakiejś usłudze, ale to nie wiem, pani skarbnik bardziej. A, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej ewentualnie notą by nas obciążał. Z tym, że no, ja przy realizacji kilku takich zadań związanych z oczyszczaniem dróg z krzaków, drzew, też z panem kierownikiem rozmawialiśmy. Mamy swoich dużo dróg, które gdzieś tam na bieżąco realizujemy, szczególnie wiosną. I trudno jest jak gdyby no, znaleźć też moce przerobowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, żeby tym tematem się zająć, aczkolwiek no, parę razy z panem kierownikiem na ten temat rozmawialiśmy, analizowaliśmy sytuację. No i na tą chwilę przy tych mocach przerobowych, przy tej ilości osób i zadań, które Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje, no, dodatkowe zadania w postaci przekazywania chociażby nawet środków i wykonywania dodatkowych zadań po tych rozmowach jest niemożliwe na tą chwilę. Co do tych kwestii związanych z tym, czy na tym nowym odcinku też tam będzie możliwość przycięcia tych drzew czy gałęzi, to porozmawiamy już po sesji. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Bardzo proszę, radny Jan Dzierdzicki. Panie burmistrzu, jeżeli jesteśmy przy tym odśnieżaniu, to u nas jest jeden mały problem, bo nie są odśnieżane chodniki, nie? Ci ludzie, którzy mieszkają, te posesje, są ludzie, niektórzy, tak jak u nas tam, ja mieszkam na Zamysłowie, to stare ludzie, no. Oni dobrze, że siedzą w domu i żyją. I trzeba by jakoś może zorganizować, bo tak, połowę odgarnia, połowę nie, i te chodniki są więcej zasypane jak te drogi, no. I trzeba pomyśleć, może nie wiem, czy jest jakiś na to sposób, żeby trochę odśnieżył, bo tutaj pan Tomek Rosiński odśnieżył całą tą drogę, ma tego kłada i tam jakoś jeździ. Czy u nas by się nie dało rady jakoś wspólnie z klubem kupienia jakiejś maszyny, która by kosiła latem, a zimą by odgarniała ten śnieg z chodników, no bo to naprawdę są
Dobra się starzeje, tych ludzi coraz więcej starych, jest tak, jeden odgarnie, drugi nie odgarnie i te schodniki są tak prawie, że nieużytkowe. Dziękuję. Dziękuję. No z tego, co się orientuję, to akurat chodnik to powinien właściciel posesji sam sobie odśnieżyć, ale myślę, że tutaj więcej może pan kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej nam powie odnośnie odśnieżania tych chodników, jak to wygląda. Także bardzo bym prosił pana kierownika o zabranie głosu. Proszę państwa, przede wszystkim odśnieżamy tutaj ulice, chodniki. Oczywiście mamy tutaj dwóch pracowników, którzy te tereny przy gminie, przed kościołem, przy ośrodku zdrowia, częściowo na osiedlu również odśnieżają i posypują, no ale te moce, no tutaj to wiadomo, są ograniczone. Oni nie dysponują praktycznie żadnym sprzętem, wszystkie te prace wykonują ręcznie. No to wiadomo, jeżeli tam jest tego śniegu niezbyt dużo, zrobią to szybko, posypią. Ale i tak mamy zgłoszenia, że no w pewnych odcinkach dojścia chociażby tam do ośrodka zdrowia, do opieki społecznej, jeszcze tam powiedzmy nie jest to, czy na osiedlu, przy blokach, gdzie tam wspólnoty też mają pewne zapotrzebowania. No nie wyrabiamy po prostu jako ilościowo, a sprzętowo praktycznie do takiego drobnego sprzętu, do odśnieżania i posypywania nie mamy w ogóle. Dziękuję. Bo ja tu nie mówię, że tutaj gospodarka komunalna nie czyści, bo oni starają się tam, te chodniki odświeżą, to tak, centrum, a te po bokach, ale gdyby taka możliwość była, no pan burmistrz może zna ten temat, bo kiedyś my taką maszynę kupili, by zimą odgarniała śmiech. Janek by nie kosił. Dobrze, panie Janie, do mikrofonu jak coś, żeby było słychać, ale tutaj dziękuję. Jeszcze do tego chce się ustosunkować pan burmistrz, dlatego panie burmistrzu oddaję panu głos. Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado, no rzeczywiście dwóch pracowników, którzy odśnieżają chodniki, nie mają żadnych urządzeń ku temu służących poza tymi ręcznymi. Ja rozmawiałem tu kiedyś z panem radnym Dzierdzickim na ten temat w momencie, gdy tam pojawiał się pomysł kupna kosiarki na stadion, bo tutaj pan radny zgłaszał takie też zapotrzebowanie, taką konieczność wręcz zakupu i wtedy gdzieś tam pojawił się pomysł, który no wyartykułowałem w naszej rozmowie, że może jeżeli już byśmy podejmowali tą decyzję, bo to będzie decyzja na przyszły rok. Przyszły rok, to już prawda, co prawda już niedługo. To wtedy pomyśleć o tym, aby zakupić kosiarkę, która będzie wyposażona też w pług taki śnieżny, który pozwoli odśnieżać chodniki, no bo rzeczywiście żadnego takiego urządzenia nie mamy. Tutaj pan wspomniał o panu Tomku Rosińskim, który odśnieża chodnik. On tak naprawdę odśnieża ten chodnik na drodze powiatowej, bo przy drodze powiatowej jeździ i odśnieża. Przecież nie będzie jeździł całego miasta za swoje prywatne pieniądze, no po prostu to jest jego dobra wola i ten odcinek gdzieś tam no, stara się o niego zadbać. Tylko szkoda, że nie nasz gminny, tylko powiatowy, no ale ludzie wszędzie chodzą i wszędzie to jest potrzebne. Natomiast tutaj do tej naszej rozmowy, panie radny, wrócimy, która to rozmowa no, odbyła się, no nie wiem, z miesiąc temu, gdy rozmawialiśmy na temat właśnie takiej kosiarki z takim sprzętem, którą rzeczywiście można było latem wykorzystywać do koszenia trawy na stadionie, a zimą do odśnieżania chodników. No, na pewno by to też pomogło, czy wspomogło działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym zakresie i może było bezpieczniej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania w tym punkcie? Widzę, że nie ma. W takim razie zamykam ten punkt. Zanim przejdziemy do omawiania punktu 8, ogłaszam 4-minutową przerwę. Wznawiam obrady 42. sesji Rady Miejskiej w Dobrej. Bardzo już proszę o skończenie rozmów i ciszę. Przechodzimy do omawiania punktu 8, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt 1. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Rzymsko Gmina Dobra, projekt numer 42276/21. I proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Projekt uchwały, ten właśnie omawiany w tym punkcie, zakłada wyrażenie zgody przez państwa radnych na zbycie nieruchomości w miejscowości Rzymsko, tak jak w samym tytule tej uchwały to brzmi. Ja przypomnę, że to jest działka, na której jest budynek po byłej szkole w Rzymsku, działka
o numerze 6/6 o powierzchni prawie 48 arów. Były czynione już wcześniej, w poprzedniej kadencji, starania dotyczące sprzedaży tej działki. Jednak one się nie zakończyły pozytywnie, w związku z tym przystąpiliśmy teraz do procedury ponownego podejścia do tematu sprzedaży tej działki. Ja tylko przypomnę, że z tej działki wcześniej, jeszcze przed podjęciem tej uchwały, wydzieliliśmy około 6 arów na utworzenie w przyszłości placu zabaw dla sołectwa Rzymsko. Kwota, która jest proponowana teraz w kosztorysie, czy wycenie, którą robił rzeczoznawca, to jest około 150 zł za tą nieruchomość. Oczywiście ostateczną cenę ustali przetarg, ale żeby był przetarg, to musi być zgoda państwa radnych na wyrażenie zbycia tej nieruchomości, żebym mógł ja czy moi pracownicy przystąpić do procedury związanej ze zbyciem tej nieruchomości. Szerzej też mówiłem na ten temat, bo były pytania na komisjach. Jeżeli to wymaga dalszego komentarza, to postaram się udzielić odpowiedzi. Na ten moment bym zakończył. Dziękuję za zreferowanie informacji. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych dotyczące omówionego przez pana burmistrza projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały, radny Marcin Marciniak. Obydwie komisje zaopiniowały jednogłośnie projekt uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania kolejnego podpunktu: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Dobrej na 2022 rok. Jest to projekt numer 42277/21. I w tym momencie pragnę poinformować, że te plany pracy zostały szeroko omawiane na komisjach. Wcześniej państwo radni mieli je zamieszczone w materiałach. Bardzo dobrze je znamy. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące tych planów stałych pracy komisji? Widzę, że nie ma. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat tego projektu uchwały. Ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez obydwie komisje. Dziękuję. W takim razie przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały, nad zatwierdzeniem planów stałych pracy komisji. Dobrze, czyli bardzo proszę radnych o potwierdzenie kworum z racji tego, że jeden radny opuścił obrady. Że stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych jest 13, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. I przejdźmy teraz do głosowania nad projektem, czyli nad zatwierdzeniem stałych planów pracy komisji stałych. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania kolejnego punktu: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2022 rok. Jest to projekt numer 42278/21. Nie będę omawiał szczegółowo i nie będę czytał tego planu pracy, ponieważ radni mieli czas, żeby się z nim zapoznać. Również ten temat został szeroko omówiony na komisji. Czy są z państwa radnych jakieś pytania dotyczące tego planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej? Nie widzę. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Obydwie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie. Dziękuję. Przejdźmy teraz do głosowania nad projektem.
Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania podpunktu 4 w punkcie 8. Ustalenia zasad przysługiwania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Jest to projekt numer 42280/21. I tutaj może na początek poproszę o zabranie głosu pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pojawił się ten projekt tutaj w sprawie wynagrodzenia diet, bo to się nazywa dietami, dla, mówimy tutaj, jednostek wykonawczych, ale tak naprawdę dla sołtysów i przewodniczącego Rady Osiedla. Poprzednio stawka, która była zaproponowana, czy obowiązywała może od roku 2019, można powiedzieć do końca tego roku, jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta przez Państwa Radnych, to była kwota 120 zł za to, że sołtys jest sołtysem, czyli nie musiał brać udziału w sesji, bo przedtem, pamiętacie ci Państwo sołtysów, którzy no, są którąś kadencję, że mieliście kwotę około 100 zł, ale trzeba było być na sesji, żeby te pieniądze można było pozyskać. A dodatkowo było 60 zł za to, że sołtysi byli na sesji. Teraz propozycja jest taka, aby sołtys otrzymywał takie miesięczną dietę w wysokości 250 zł, czyli o 130 zł wzwyżka w stosunku do tego, co było. I 100 zł za udział w sesji, czyli jeżeli sołtys będzie też uczestniczył w danym miesiącu w sesji, to około 350 zł dla sołtysa będzie się należało. Natomiast ci sołtysi, którzy są jednocześnie radnymi, już nie mają przyznanej diety za, w projekcie tej uchwały oczywiście, za to, żeby i to jest 150 zł, było 90 zł, teraz jest 150 zł takiej jednorazowej diety dla sołtysa będącego jednocześnie radnym. I ten projekt uchwały żeśmy na komisjach też przedstawiali, obradowali nad nim. Także taka jest propozycja. Myślę, że pan przewodniczący dalej tą dyskusję poprowadzi, jeżeli będą jakieś tutaj pytania, czy sugestie, czy uwagi. Tak, na komisjach byśmy też szeroko ten temat omawiali i tak jak powiedział pan burmistrz, byłoby to 250 zł za to, że tak powiem jest się sołtysem, wykonuje się mandat sołtysa, 100 zł za udział dodatkowo w sesji dla radnych, którzy są jednocześnie sołtysami, byłaby to kwota 150 zł. I teraz otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Paweł wszędzie był. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, nie wspomniano tu o tym, że jako przewodniczący sołtysów proponowałem dietę dla sołtysów wyższą o 100 zł. Fakt, że Rada mnie przegłosowała i to nie przeszło, ale sołtysom należy się chyba takie wyjaśnienie, że jednak jeszcze ktoś o nich dba. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Widzę, że nie ma. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Opinia wspólnego posiedzenia komisji była pozytywna. Dziękuję. Przejdźmy teraz do głosowania nad projektem. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania kolejnego podpunktu. Ustalenia wynagrodzenia burmistrza Dobrej. Jest to projekt numer 42281/21. I tutaj zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami, jest to dostosowanie uchwały do rozporządzenia, które zostało wydane 27 października 2021 roku, a tyczy się to ustawy z 17 września 2021 roku w sprawie właśnie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Dobrej.
Komisje wypracowały stanowisko o przyznaniu 90% maksymalnego poziomu wynagrodzenia określonego w tym powołanym przeze mnie przed chwilą rozporządzeniu. Jednakże moja prośba byłaby taka, żebyśmy może pochylili się nad tym 80% dla pana burmistrza, a może to, co zostanie, że tak powiem, zaoszczędzone i tak dalej, to byśmy może pamiętali o pracownikach Urzędu Miejskiego, o kierownikach jednostek, bo też im by się te podwyżki pewnie należały, ale myślę, że tutaj zanim zaczniemy dyskusję, jeszcze chciałbym oddać głos panu burmistrzowi w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, to tak wybrzmiało z pana wypowiedzi, jakby to pan proponował to 80%. Ja powiedziałem szczerze też na samych komisjach, że oczekuję 80%. Później się pojawiły propozycje, że było więcej tych środków przekazanych dla mnie, czyli 90%. Ja tutaj ze wszystkimi państwa radnymi dzisiaj jeszcze przed sesją i z panem przewodniczącym rozmawiałem, żeby to jednak było 80% wynagrodzenia. W związku z tym prosiłbym o najniższy wymiar wynagrodzenia, bo to jest najniższy, jaki może być teraz przyznany. No i tyle. Po prostu uważam, że nasza gmina no, też ma potrzeby finansowe związane z tymi wszystkimi rzeczami, o których nawet dzisiaj rozmawialiśmy. Dzisiaj rozmawiamy o zimowym utrzymaniu dróg, na które są potrzebne pieniądze. Latem będziemy rozmawiali o koszeniu, o budowaniu, o robieniu innych inwestycji. Uważam, że te środki rzeczywiście się przydadzą. Czy one będą na wynagrodzenia, czy będą na inne inwestycje, to państwo radni będziecie decydowali już w budżecie. W związku z tym tutaj no, oddaję te środki tak naprawdę też do państwa dyspozycji, że sami też wiecie, co potrzebne jest u was na waszych sołectwach, waszych okręgach wyborczych. Także proszę, mimo tego, że na komisjach rzeczywiście do 90% z państwa strony było proponowane, za co dziękuję, bo to też świadczy o tym, że w jakiś sposób no, cenicie tą pracę, którą wykonuję, ale to są też naprawdę duże środki, w związku z tym proszę o ten 80% najniższego, czy maksymalnego, przepraszam, wynagrodzenia, czyli tak naprawdę to minimum, które no, przysługuje. O tak, dokładnie. Dziękuję tak bardzo. Myślę, że już tutaj dość szeroko i wiele informacji pan burmistrz przedstawił. Jednak czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Widzę, że nie ma. W takim razie ja przedstawię ten projekt uchwały. Może jeszcze zanim go przedstawię, to poproszę o przedstawienie opinii komisji wspólnego posiedzenia. Bardzo proszę, radny Marcin Marciniak. Na wspólnym posiedzeniu komisji został przegłosowany projekt 90% w stosunku do głosów 6 za, 4 przeciw i 1 wstrzymującego się. Dziękuję. Dziękuję. Ja teraz tutaj proszę o głosowanie nad tą uchwałą, stosując się też do prośby pana burmistrza, aby to wynagrodzenie zasadnicze wychodziło 80% maksymalnego poziomu wynagrodzenia określonego w powołanym rozporządzeniu. Dodatek funkcyjny również 80% maksymalnego poziomu wynagrodzenia określonego w powołanym rozporządzeniu. Dodatek specjalny 30% sumy składników z pozycji 1 i 2 oraz dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego. I teraz zarządzam głosowanie nad tym przedstawionym przeze mnie teraz projektem uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania kolejnego podpunktu 6. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Jest to projekt numer 42282/21 i tutaj głos oddaje pani skarbnik i bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o projekt zmiany uchwały budżetowej, to dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 590 940,55 zł. Wydatki zmniejsza się o kwotę 276 663,63 zł. Przychody zmniejsza się o kwotę 1 867 604,58 zł.
Jeżeli chodzi o zmiany po stronie dochodów, zmniejszenia bądź zwiększenia dochodów zostały dokonane po analizie wykonania dochodów, analizie wykonania planu dochodów. I działania te mają na celu dostosowanie planu do bieżącej ich realizacji. Chciałabym tylko tutaj wśród tych zmian, które były przedstawione w projekcie na komisjach, zwrócić uwagę na zwiększenie dochodów w rozdziale 758.02 uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST, paragraf 628.0, kwota 2 428 333 zł. Jest to zwiększenie na podstawie pisma ministra finansów informującego o przyznaniu gminie dobra środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez GUS za rok 2019 i ustawa o dochodach JST nakłada na gminy obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024 tych środków na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. Jeżeli chodzi o wydatki, również zmiany zostały dokonane w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych. Stanowią one dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki. I tutaj też te zmiany zostały przedstawione projekt Wysokiej Radzie na komisji. Jednak chciałabym też zwrócić uwagę na zmianę w rozdziale 705 gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 430.0 zakup usług. Mieliśmy tutaj zaplanowaną w tym paragrafie kwotę 19 950 zł. Kwota ta była zabezpieczona na wykonanie następujących zadań. Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Długiej Wsi 25, 2,5 tysiąca złotych. Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego w Długiej Wsi 26, 4150. Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego Długa Wieś 27, kwota 5400. Oraz wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego Piekary 14, kwota 5400. Ze względu na to, że wykonawca tych zadań, dokumentacji na te zadania złożył takie pismo do burmistrza, że boryka się z różnymi problemami osobistymi oraz ma problemy w uzyskaniu pewnych uzgodnień i pozwoleń, umowy na realizację tych zadań zostały rozwiązane i w 2021 roku te dokumentacje nie powstaną. Podobnie jest z dokumentacją na zmianę sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne. Tutaj mieliśmy zabezpieczoną kwotę 29,5 tysiąca złotych w paragrafie 605.0. Oraz w urzędzie w paragrafie 430.0 mieliśmy zabezpieczoną kwotę 2,5 tysiąca złotych na wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego w części budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej. Jeżeli chodzi o załącznik, oczywiście wszystkie poszczególne załączniki zostały dostosowane do zaproponowanych zmian w budżecie. Chciałam jednak zwrócić uwagę na załącznik, który mówi o przychodach i rozchodach budżetu. Po zmianach przychody ogółem wynoszą 63 583 zł, natomiast rozchody 634 496 zł. Budżet zamyka nam się nadwyżką w wysokości 570 913 zł. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za przedstawienie informacji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę Przewodniczącego Wspólnego Posiedzenia Komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany. Dziękuję. Proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności w celu stwierdzenia kworum, ponieważ kolejny radny opuścił obrady.
Stwierdzam, że na 15 radnych Rady Miejskiej w Dobrej w sesji udział bierze 12, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Dlatego przystępujemy teraz do głosowania nad omówionym projektem uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania przedostatniego podpunktu. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2026. Jest to projekt numer 42283/21 i ponownie poproszę panią skarbnik o przedstawienie informacji. Przegłosowane zmiany uchwały budżetowej powodują również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. I tak po zmianach dochody ogółem wynoszą 39 653 919 zł 49 groszy, w tym dochody bieżące 35 699 226 zł i 13 groszy i dochody majątkowe 3 954 693 zł i 36 groszy. Wydatki natomiast ogółem to kwota 39 083 006 zł i 49 groszy, w tym wydatki bieżące 34 285 015 zł i 68 groszy i wydatki majątkowe 4 797 990 zł i 81 groszy. Zaproponowane zmiany, przegłosowane zmiany w budżecie i zmiany w wieloletniej prognozie finansowej pozwalają nam zachować wymagane ustawą o finansach publicznych wskaźniki. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję pani skarbnik za omówienie projektu uchwały. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. W takim razie poproszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Opinia obydwu komisji była pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania ósmego podpunktu, ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2021 roku. Jest to projekt numer 42284/21 i tutaj również poproszę panią skarbnik o zabranie głosu i omówienie projektu uchwały. Szanowni państwo, ostatni raz taka uchwała przez Radę Miejską w Dobrej była podejmowana w 2010 roku i w tym roku ustalamy wydatki niewygasające, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Mamy takie prawo, znaczy mamy, Wysoka Rada ma prawo ustalenia takich wydatków. Należy stworzyć plan finansowy tych wydatków z określeniem nazwy zadania, kwoty na to zadanie oraz terminu, ostatecznego terminu, w którym wydatek na to zadanie zostanie poczyniony. I tak, do wydatków niewygasających mamy zadanie pod nazwą uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra. Jest to kwota 30 tysięcy złotych. Jak państwo wiedzą, zadanie to składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap jest realizowany w roku bieżącym, czyli budowa przydomowych oczyszczalni. 35 sztuk tych oczyszczalni powstało na terenie naszej gminy. W tym roku mieliśmy zapłacić również za dokumentację na te przydomowe oczyszczalnie oraz za dokumentację na budowę kanalizy, która to budowa kanalizy odbędzie się w roku przyszłym. Jednak ze względu na trudności w uzyskaniu pewnych pozwoleń, wykonawca nie jest w stanie nam przedstawić tej dokumentacji, dlatego też jesteśmy zmuszeni tę kwotę 30 tysięcy złotych umieścić w wykazie wydatków niewygasających z terminem, ostatecznym terminem dokonania wydatku 30 czerwca 2022 rok. Kolejne zadanie to przebudowa drogi gminnej Długa Wieś Dobra. Łączna kwota 1 384 114 zł i 8 groszy. Ostateczny termin dokonania wydatku to 30 czerwca 2022 rok. Oraz mamy trzy zadania, które dotyczą oświetlenia ulicznego. I tak, budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w miejscowości Mikulice. Kwota 109 470 zł. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia. 27 798 zł.
oraz budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Żeronice 28 782 zł. Ostateczny termin realizacji tych zadań to 31 stycznia 2022 roku. Oczywiście, żeby zadania mogły stać się wydatkami niewygasającymi, to muszą mieć zakończone postępowania przetargowe, podpisane umowy na realizację, które to zadania spełniają właśnie te wymogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Czy są jakieś pytania dotyczące omówionego projektu uchwały? Widzę, że nie ma. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii. Obydwie komisje jednogłośnie zaopiniowały ten projekt uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Zamykam punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z Państwa tutaj obecnych chciałby zabrać głos? No to bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja chciałem tylko tak już króciutko. Dobrzanin, świeże wydanie jest, jeszcze parę sztuk z tego co wiem jest na zewnątrz sali na korytarzu, także proszę o zabranie do swoich miejscowości, do swoich sołectw. Jest też Gazeta Sołecka, ci z Państwa, którzy są sołtysów, którzy jeszcze tej gazety nie odebrali, to też proszę o to, aby to uczynili. Chciałem też poinformować o tym, iż w tym roku, podobnie jak i w tamtym roku, ze względu na panującą pandemię i te ilości zachorowań i zgonów, które no, tak ogólnie w całym kraju się pojawiają, podjęliśmy też decyzję o tym, że nie będziemy organizowali no, tradycyjnego, można by już powiedzieć, spotkania sylwestrowego na rynku. Za co no, przepraszam, ale no, nie chcemy mieszkańców też narażać na to, żeby no, ta choroba, ta pandemia się rozszerzała, też nie chciałbym być gdzieś tam później winien czy postrzegany jako ten, który zorganizował wydarzenie, które tak naprawdę przyniosło nie radość, tylko później jakiś smutek. No i z racji tego, że nie będzie tego spotkania, to wtedy też składaliśmy razem z panem przewodniczącym życzenia wszystkim Państwu, to może teraz to uczynimy. Życzymy Państwu też wszystkiego najlepszego na nowy rok. Niech on będzie spędzony przez Was w zdrowiu, w radości, w zadowoleniu. Niech się realizują Wasze plany, zamierzenia. I tu mówię do wszystkich Państwa radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych. Wszystkiego dobrego na nowy rok w imieniu całego samorządu, w imieniu Pana Przewodniczącego, swoim własnym, dla Was, dla Waszych rodzin i pracowników Waszych też przekazujemy. Dziękuję. Tak. Dziękuję. Zamykam punkt 9. Przechodzimy do omawiania punktu 10, czyli zamknięcie obrad. W związku z tym, że porządek 42 sesji Rady Miejskiej w Dobrej został wyczerpany, zamykam obrady 42 sesji Rady Miejskiej w Dobrej. Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w obradach.